proszę Państwa, pojazd był produkowany w 1941 roku. Jego numer seryjny 238. To jest pierwszy egzemplarze produkowany. Ford Motor Canada. Pojazd był używany w II wojnie światowej, na co świadczą ostrzeliny. Tutaj jest ostrzelina z karabinu. Kilka na pancerzu jest ostrzeli. Pojazd używany był przez wojska kanadyjskie we Włoszech. Potem wrócił do Kanady i w 2012 roku został zakupiony przez nasze towarzystwo i w tej chwili użytkujemy go. Pojazd jest przystosowany do miotarcza ognia. Na jesieni brał udział w takim filmie. Proszę o zaprezentowanie. Proszę o zaprezentowanie jazdy. Prędkość tego pojazdu osiągała 35 km na godzinę. Skrzynia czterobiegowa, wsteczny piąty bieg. Także Państwo zaraz zobaczą jego manewrowość. Waga bojowa pojazdu jest 3800 kg. Silnik ośmiocylindrowy witlasty o pojemności 3600 cm. Prędkość, jak powiedziałem, 35 km na godzinę. Na trawie bardzo jest ciężko skręcać dla pojazdów gąsienicowych. Trawa stwarza duży opór. Także wybaczcie Państwo, jak manewrowość będzie troszeczkę zła. Dziękuję bardzo. Przedstawiam załogę. Kapral Artur Witowski i druga. Uśpiewicz Wojciech. Komentował wachmistrz Andrzej Gruba. Raz jeszcze, drodzy Państwo, brawa, ogromne, gorące. To jest pasja, to jest kawał życia tych ludzi. Oni robią to dla Was, dla siebie oczywiście przy okazji również. Oj. Ja byłem pracownikiem Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. W tej chwili jestem na emeryturze.